Cześć kochani. Taki wstęp. Piękna pogoda. Mamy dzisiaj piątek, początek weekendu, ale jedziemy na Żużel, mini Żużel do podgorzowskiego, cześć Nataliu, do podgorzowskiego Wawrowa, gdzie jest indywidualny puchar Polski 85-140 cm3. Piąta runda. Przyjeżdżają znajomi z Bydgoszczy, będzie pan znajomy z Rybnika, także znowu będzie okazja, żeby się spotkać ze znajomymi, których poznaliśmy oczywiście na żużlu, większym bądź mniejszym, no bo tu jest teraz mini żużel, także po pracy szybko gdzieś tam coś, jakaś kiełbaska na ruszty, nie ma czasu na zdrowe odżywianie, straszne to jest, ale nadrobimy zimą. A teraz lecimy, bo czas naprawdę nagli, także do zobaczenia już na zawodach. Żużlu, ale to taka typowa myślimy, że żużlu to albo coś takiego. Proszę bardzo, dobrze, już tam mini żużlowcy wyjechali, ale brawa dla Natalii. Żużlać, czyli chce dodatkować usta po słowacku. Brawa Natalii. Numer 3, Rybki Rybnik, Franciszek Szczyrba. Trzecie miejsce w klasyfikacji przejściowej, 108 punktów. Czwórka to Włókniarz Częstochowa i Alan Kielan. Z numerem 8, dziewczyna, pani, jedyna w tej stawce, dajmy potrójne brawa, moja Jola. Rybki Rybnik z 9, Polonia Bydgoszcz, Oskar Funtowicz. Pawrów Stalgorzów, Michał Głębocki! No to panie Pawle, ognia tam dajmy jakąś dobrą nutę, bo za chwilę zawodnicy już przebiorą się w paski założone na głowy i będą tutaj ścigać się w tym upale. Pięknie będzie. bardzo niebezpieczna sytuacja. Uch, dajmy wielkie brawa, proszę Państwa, by nic złego się nie stało. No jeszcze nagrywam to całe zamieszanie. No i to jest krótko i konkretnie. Felix Górniak, proszę Państwa. Mieszko Mudło wziął kolor jaki? A dlaczego taki? Fajne kolejny są, no tak, dobra. Okej. Krzysiu Harendarczyk. Krzysiu, czemu wziąłeś niebieski? Bo czerwona jest zajęta. Bo na czerwonym są fajne kolejniki. A to na niebieskim jakbyś ocenił? Lepiej niż te zewnętrzne pola, ale... No dobra, może być, dobra, dziękuję. Kask biały już tu jest ubijanie. Franek Szczyrba, czemu biały? No bo niebieskie i czerwone jest zajęte. Rozumiem, to już chyba wiem, co będzie na czwartym polu. Kuba, ty? Dlaczego ten tor? Tak myśleliśmy, brawa dla całej czwórki, proszę Państwa, za chwilę wielki finał. Start przegrałem, ale ładnie przyciąłem i wyprzedziłem na łokcie. Planowałeś to? Nie. A powiedz, tu są w ogóle jakieś ścieżki, bo w telewizji to o ścieżkach różnych mówią, a tu w Wawrowie słyszałem, że jest niespotykanie dobry, twardy tor dzisiaj. No jest. No i co to daje? Że się aż tak mocno nie rozsypuje. I lepiej się jedzie? Tak. A wiesz, że, gdzie jest mama? Wiesz, że mama się trochę boi, jak ty jeździsz, się stresuje? To ja wiem. A jak wygrywa, to się cieszy? Myślisz, mamo? Cieszę się, ale jak zawsze mi mówi spokojnie, spokojnie, byle dojechać. I to jest, powiem Ci, Franek, dobry plan. No. Chciałbyś coś Państwu powiedzieć, zobacz jak Państwo uważnie słuchają. Chciałbyś coś Państwu powiedzieć? No nie no, cieszę się i tyle. Ale wiesz, że oni Cię dopingowali. No to dziękuję, dziękuję. Dziękuję bardzo za ten doping i to tyle, no. Dziękujemy bardzo. Drugie miejsce w turnieju, proszę Państwa, Krzysztof Harendarczyk. Krzysztof Szczyrba za chwilę również wręczy ten puchar za drugie miejsce. Już można, panie prezesie. No i czas na zwycięzcę, czyli na pierwsze miejsce w tym turnieju Franciszek Szczyrba! I pan Krzysztof Szczyrba wręcza puchar za pierwsze miejsce. Trener Adam Pawliczek, nie wiem czy nas słyszy pan trener, tam chyba już na karkóweczkę idzie pan trener, ale z daleka obserwuje tutaj. Gratulacje panie trenerze! Fajny temat ten Franek. Chwila dla fotoreporterów. Franek Szczyrba! Krzysztof Harendarczyk i Mieszko Mudło. To jest najlepsza trójka. To jeszcze raz wielkie brawa, prosimy! Trzecie miejsce, indywidualny Puchar Polski 2023. Franciszek Szczyrba! Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego. W tym słońcu widzimy orła cień. Krzysztof Orzeł, proszę Państwa, wręcza za trzecie miejsce. Brawo! Drugie miejsce w generalce, proszę Państwa, Krzysztof Harendarczyk! Rybki Rybnik, pewnie, że tak. Krzysztof Orzeł, wręczę. Krzysztof na Krzysztofu. No i proszę Państwa, przed tymi zawodami wiedzieliśmy, że Mieszko pierwszy i Mieszko pierwszy kolejny sezon, Panie i Panowie. Mieszko! I zostaje mistrzem Polski, no w sensie Pucharu Polski, ale wiadomo, że ma to rangę mistrzostw Polski. Krzysztof Orzeł wręcza, Mieszko Mudło, chyba w tym siedzi jeszcze trochę ten finał, ale Mieszko, rozsłuż się, bo naprawdę jesteś kozackim mini żużlowcem. Puchar w górę, maestro, dajmy dobrą nutę i niech prawe nie milkną. Do teamu naszego dołączyła Hanna. Jeśli chodzi o całokształt zawodów, bardzo fajne ściganie. Młody narybek żużlowy jedzie. I to tak ostro. Kilka upadków było, bo gdzieś tam ambicja i wola walki była silniejsza niż gdzieś tam no, siły, które młodzież ma. Ale naprawdę bardzo miło i bardzo fajnie się na nich patrzyło. Jeśli chodzi o zawody, czy tam biegi pokazowe z Gorzowa, Jasio-Budrym, no kurde, powiem Wam, to naprawdę będzie chłopak, który... No, nie zapeszajmy, powiem może tak. A jeśli chodzi o dzisiejsze zawody, wygrał, przeczytam sobie, bo nie chcę przekręcić nazwisk młodzieży. Franek Szczyrba, drugi był Krzysztof Harendarski, trzeci Mieszko Mudło. Jeśli chodzi o ogólną klasyfikację i całe zawody, dzisiaj była piąta runda, więc pierwsze miejsce zajął Mudło Mieszko, później Krzysztof Harendarski i Franek Szczyrba. No, chłopcy, panowie bardzo ładnie się prezentowali i nawet jak później były wywiady na podium, to są naprawdę bardzo mądrzy, poukładani chłopcy, bo wypowiadają się bardzo fajnie. Rodzice drżą, a oni się z tego po prostu śmieją. Ale jak to kiedyś mówiła moja babcia, poczekaj, zobaczysz, jak będziesz miała swoje dzieci, to też będziesz mówiła inaczej. No i pewnie w ich przypadku też tak będzie. Dzisiaj podchodzą do tego lekko, gdzieś tam z uśmiechem i fajnie. Może nie do końca z uśmiechem, bo Mieszko dzisiejsze zawody nie zaliczy do udanych i gdzieś tam na podium bardzo o tym mówił i przeżywał i pomimo tego, że został mistrzem Polski, no to taka mina była smutna. Cieszył się niby, a jednak kurde, bo te zawody dzisiaj mi nie poszły. No naprawdę, niby młodzież, a już tak bardzo mądrze i pełnoletnie się wypowiadają. Nie poszło. Nie poszło. I trzecie miejsce. No nie poszło. No właśnie widać, że to naprawdę ta wola walki w nich jest i gdzieś tam sport naprawdę mają we krwi. Także, a jutro kolejny dzień, jutro są zawody drużynowe. Także będziemy, także będzie relacja, więc do zobaczenia z następnych relacji. Co tam ekipa? Wszyscy zaglądają. Pa. Tniemy.